przez A dwa razy, mianowicie Baalbek, świątynie i kamieniołomy. Przed nami sam i we własnej osobie mistrz tematu i wiedzy dr Franz Zalewski. Prosimy. Witam Państwa. Mam nadzieję, że będzie słychać i mikrofony nie będą sprzężone, tak zwane. Dźwięk w porządku. Ciszy, można trochę wyciszyć ten mikrofon. Przygotujemy się technicznie, żeby mogliście normalnie usłyszeć wszystko, co chcę Wam przekazać. No, jeżeli ktoś oglądał mój kanał, znacie mnie, to się cieszę. Jeżeli nie, to jeszcze raz powtórzę. Nazywam się Franz Zalewski, jestem doktorem geologii i zajmuję się petroarcheologią. Petroarcheologia to nauka wykorzystywania metodyk badawczych geologicznych do obiektów archeologicznych. No i jednym z ostatnich obiektów, który jesienią ubiegłego roku odwiedziłem dzięki finansowemu wsparciu moich kolegów, tak jak chcą się, żeby nazywać Zigi i Jerzy. Dwóch panów sfinansowali wyjazd, fotografowali mnie, nagraliśmy filmiki. Na ten temat powstało dwa filmiki, które możecie zobaczyć na kanale Dr. Franz. No a to, co nie weszło do filmów, to przedstawię, postaram się przedstawić w dzisiejszym referacie. No i tutaj na pierwszym zdjęciu, jak widzicie, pozostałości świątyni Baalbek, który większość ludzi kojarzą tylko z tymi sześciu kolumnami. No i druga część to już późniejsza budowla, świątynia, zapomniałem, dalej przypomnę, to powiem. No i oczywiście teraz ta część Baalbek to północno-wschodnia część Libanu, to jest rejon muzułmański, gdzie w pokoju mieszkają jak muzułmanie, tak chrześcijanie i spokojnie działają na tym terenie od setek lat. I teraz wchodzimy w temat geologiczny. Tak jak powiedziałem, północno-wschodnia część Libanu to jest Dolina Beka, gdzie, jak pamiętacie, bardzo niedawno, z mojego punktu widzenia, była jeszcze wojna i możemy pamiętać o tych działaniach wojskowych z sąsiadującym krajem, ale sama dolina znajduje się na wysokości 1000-1100 metrów nad poziomem morza. Proszę pamiętać o tej wysokości. No i przedstawię, tak jak na mapach archeologicznych przedstawia się Dolina Baalbek, świątynia Baalbek. Przede wszystkim zwróćcie uwagę, że świątynia Baalbek jest obrócona względem wschód-zachód osi. Zwykle w książkach mniej miejsca zajmuje i wszyscy robią to w poprzek kartki, tak równolegle, ale trzeba zwrócić na mały szczególek tutaj, że ona jest obrócona o 14 stopni, wschodnia część na północ. No ale to mały szczegół, a ze szczegół, jak to się mówi, w szczegółach tkwi diabeł, no to zwracajmy uwagę na szczegóły. No i tutaj świątynia Jowisza, czyli ten cały kompleks, to tak zwany Baalbek. Baalbekiem nazwano to Bóg Baal, ale to nazwali Rzymianie. Jak świątynia wcześniej się nazywała, nikt nie kojarzy. Miejscowi tylko mówią, że świątynia była budowana przez jednego z synów Adama. Wydarzenia sprzed potopu. Myślę, że większość ludzi, albo wszyscy, mam nadzieję, odbierają te wydarzenia biblijne albo przykazy jakieś historyczne jako rzeczywistość. Bo ja to odbieram tak. No i podzielmy, że cała świątynia, wszystkie obiekty zajmują, czyli 270 metrów na 160 metrów. To tak olbrzymia, trochę mniejsza niż podstawa piramidy. Ale to już w szczególe nie będzie porównać, a i tak będę musiał porównać te obiekty. No i tutaj świątynia Jupitera, tak zwana, to najstarsza świątynia, która była zbudowana na fundamentach już zburzonej świątyni. Kiedy była zbudowana, zaraz będziemy analizować. Świątynia Bokusa, historycy podają teraz w źródłach akademickich, jest pisane, że była zbudowana, tak jak tutaj podaje, około 150 roku naszej ery. Czyli Rzymianie wpisali, tak jak większość obiektów,
które zostali skatalogowane, wpisali, że oni to zbudowali. Także ta świątynia była zbudowana 60 rok naszej ery, świątynia Bakusa była zbudowana 150 rok naszej ery. Mało kto zwraca uwagę, że w środku jest tak nazywana wieża obserwacyjna. Co obserwowali? Zaraz wszyscy będą znowu mówili, że obserwowali niebo, spisywali kalendarz. Ale tak się nazywa wieża obserwacyjna. Później przyjdziemy i do wieży obserwacyjnej, ale ani turyści, ani naukowcy nie zwracają na to uwagę. Ale przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że środowisko naukowe anglosaskie, czyli nauka zachodnia, bardzo mało przedstawia na uczelniach w ogóle coś o świątyni Baalbek, tak zwanej. Z jakiego powodu, jak myślicie? Bo tam praktycznie nie było badaczy anglosaskich. I największy problem, bo w tej świątyni znajdują się trylitony, tak zwane. Napisane, że jest trzy największe kamienie, które użyte w budowlach, znane teraz na Ziemi, które ważą ponad 1000 ton. Znajdują się w tej części muru, jak mówię, tutaj przychylony trochę, to jest ściana południowa, ściana zachodnia, ściana północna. To pierwsze założenie świątyni. I te trylitony znajdują się w tej części. Nikt nie opisuje, kto to udźwignął, jak poskładali i dlaczego to było. Tylko opisują się te świątynie, które zostały, świątynia Jupitera i świątynia Bakusa, które były zbudowane, jak podają, już w czasach naszej ery. No i tutaj to, co przed chwilą powiedziałem, świątynia Jowisza zbudowana 60 rok, świątynia Bakusa 150 rok. Heksagonalny kort, czyli jak wrócimy tutaj, ten kort, to jest bardzo widowiskowe, ale dla mnie dużego zainteresowania nie zbudziło. No i megalityczne schody, na które nikt nie zwraca uwagi. W literaturze o tym nikt nie pisze. Ale przejdziemy do szczegółów. Tutaj w dolnej części widzimy brzemienna kobieta lub największy kamień, który nie został wydobyty z kamieniołomu. Teraz atrakcja turystyczna, który kamień został teraz w ostatnie lata odkopany przez prywatnego człowieka, który sfinansował, odkopał i jak ktoś tam będzie kiedyś, to proszę wchodzić, tutaj ma kiosk, można od niego kupić prezenty. Bo władze miejscowi nie interesuje się tym obiektem w ogóle. No i tutaj zostały opisane wszystkie obiekty. Nas będą interesowały przede wszystkim te kamienie, ale nie tylko te. To, co zostało podane w literaturze, to największe kamienie. I to pozostałości kolumn, no i bardzo dobrze zachowana świątynia Bakusa. No i historyczne zdjęcie, chyba cały internet na świecie wszyscy to widzieli, to stare zdjęcie z lat chyba tam 20 wieku. Widzimy te 6 kolumn stoją i tutaj te ogromne bloki, tutaj jeden, drugi, tutaj trzeci. Tutaj ta część wtedy jeszcze nie była odkopana. No i przybyłem w to miejsce i zobaczyć, co to jest. Oczywiście tego nie da się odczytać, to ja jestem. To jest trzecia warstwa bloków. Te kamienie to jest czwarta, a te trylitony leżą na piątej warstwie. To wysokość ponad 12 metrów, ale nie wiadomo jaka głębokość tam podstawy. Czyli bloki ponad 1000 ton wtargnięte na wysokość piątego piętra. No, zobaczymy. Może znajdziemy. Ja tam poszukałem w źródłach, nam przedstawiałem to trochę inaczej. Jak mówiłem, naukowcy, nie wiem, zastanawiam, trochę już jeżdżę po świecie, z tego już jestem znany. Piramidy w Egipcie naukowcy też chyba obchodzą bardzo szybko. Jak mówiłem, obejście piramidy w Giza jednej zajęło mi 3 dni. Obejście świątyni w Baalbek zajęło mi 0,5 dnia. No bo nikogo nie było, ochrony, nikt nie przeszkadzał, turystów tam praktycznie nie ma, jak spotkaliśmy jedną grupę Polaków w ciągu tygodnia. A przyczyny zaraz też się dowiecie. I tutaj widzimy, tutaj jedna, druga, trzecia warstwa, druga, trzecia, czwarta warstwa. I tutaj w piątej warstwie leżą te trylitony.
Nie wiem, jak badacze ominęli kamień narożny. Widzimy. Odtąd i do narożnika w takim kształcie pod kątem. Okazuje się, ten kamień jest największy w budowli. Zajęło mi to, w ciągu godziny znalazłem go. Dlaczego literatura światowa i badacze, które tam byli, jakoby, nikt nie widział tego kamienia. No i teraz z drugiej strony widzimy. Narożnik, tutaj trilitony, jeden, drugi, trzeci. Tutaj stoją les, jak to, postawione nie regale, jak, żeby wejść na górę, na tą warstwę. I zaraz zobaczymy, jaka to jest wysokość. Tutaj jestem ja, tutaj te kamienie. Ten kamień, ta wysokość to około 4 metrów. Sam blok. No i tutaj wlazłem z linijką, żeby zmierzyć. Jaka wielkość tego kamienia. Dokonaliśmy własnoręcznych pomiarów i okazało się, że ten narożny kamień ma tak 6 metrów, 3,80 wysokości plus ten schodek i 24 metry długości. Czyli liczyliśmy i okazuje się, że nasza współczesna nauka podaje nam, że w taki właśnie sposób te kamienie tutaj przywieziono. Na linach, wielu niewolników, albo fachowców, nie wiem, wielobloczki. I tak oni ciągnęli te bloki. Na dzisiaj inżynierowie, budowniczowie powiedzieli, nie ma, nasza cywilizacja nie ma takich szans, żeby coś takiego zrobić. A przychodzimy do Muzeum Baalbek i widzimy takie rysuneczki, jak pięknie układali. I teraz możemy, zakładamy, bo to jest ten kamień narożny, który nawet nie pokazali, że to jest kamień narożny. Trzy warstwy, czwarta warstwa, na piątej warstwie leżą bloki. No i znowu pytanie. Jak legendy mówiłem, że budowlę rozpoczął Kain, syn Adama. Jednak pomyliłem się, nie Abel, jak zwykle trzeba tyle namieszane w głowie, tak jak w książkach, zawsze najlepiej zapisać. Bo Kain był wygnany za zabójstwo i prawdopodobnie z Eden wyszedł i zaczął budować świątynię. Tak mówią przykazy. Kolejny błąd miałem to w filmie i teraz tak samo popełniłem. Także poprawiam się, tak jak legendy przykazują, Kain rozpoczął budowę przed potopem świątyni i te bloki poukładał. No i tak wyglądał ten blok w czasach, jak zawsze, jak Rzymianie przyszli, jak przyszli kolejne imperium światowe, czyli Arabowie, teraz muzułmanie. Nikt tym się nie zajmował, bo jak został zasypany i tak do naszych czasów dotrwał. Dzisiaj kamień wygląda w ten sposób, odkopany. I możemy zwrócić uwagę, na jaką głębokość był zasypany. I tutaj podajemy rozmiary tego bloku, który nie został do końca wydobyty, przygotowany do wyciągnięcia z kamieniolomu, ale prace zostały przerwane, już jak pamiętamy, powiedziałem, z powodów znanych. Potop. I wyobraźcie sobie, ten potop zalał mulem, ilem, żwirem na taką wysokość blok. I cały kamieniolom. Przy odkopywaniu tego bloku, który ma tutaj 21,5 metra, tutaj dokładne wymiary tego bloku i waży 1170 ton. Kolejny blok, jak odkopali, tu po drugiej stronie, jak został odkopany, okazało się, kolejna warstwa, czyli wapień układa się w warstwy i tak pochyle warstwy. Oni badali te warstwy i zdając, że nie ma spękań w blokach, wtedy wydobywali ten blok. Także po odkopaniu tego bloku, jak widzimy, dotąd był zasypany, okazało się, że tutaj kolejny blok był przygotowany do budowli. Ale ten ważył, jak pamiętam, 1700 ton. Także takiego materiału, okazuje się, to nie jest wszystko. Jak ja miałem czas, chęć i środki w tym przypadku, zbadaliśmy cały kamieniołom, co można było stwierdzić jeszcze. Po odkopaniu, to zaraz wrócę do tego, po odkopaniu okazuje się, mamy masę śladów pracy maszyn. Odkopowali ręcznie. To prywatny właściciel, który wziął robotników, który lopatami odkopowali żwir.
Okazuje się, te wszystkie ślady, jak widzimy i tutaj, to ślady pracy maszyn. Jak? Dojdziemy do tego może. Taka długość, jak tutaj widzimy, to gdzieś około 1,5 metra pociągnięcie, czyli ramię jakiejś koparki, eskowatora, czy jak to się nazywa, pociągnięcie jedno, nie wiem, ile zębów miał naraz. I te pociągnięcia rejestrujemy wszędzie. To jest z góry, leży blok i to przednia część. Widzimy te rysy. Jak i z drugą strony tak samo. Ten blok był przygotowany. Bardzo dobrze widzieli, jaka grubość tej warstwy wapiennej, jaki będzie blok, jaką grubość, szerokość, długość tego bloku można zrobić. I później podcinali maszyną już tą miękką warstwę, stosunkowo miękką. No i tutaj siedzę w dolnej części tego bloku, tutaj blok się ciągnie. Tutaj też widzimy z dołu, to z góry leży ten blok, a dolną warstwę usuwano. Przygotowywali do transportu. No i tutaj całość bloku widzimy, od narożnika do narożnika. Pięknie przygotowany na postumencie stoi ten blok, ale nie był ruszony do naszych czasów. Okazuje się, w drugiej części południowej kamieniolomu znajduje się jeszcze jeden blok, 1800 ton. Też była francuska ekipa badawcza, która częściowo odkopała ten blok. I jak widzicie, pociągnęłem tutaj linię. Cały blok jest krzywy. Okazuje się, z tego można wnioskować, że bloki w kamieniolomie przygotowywali surowo. Później transportowano na miejsce, dolną część przygotowano, układano, a później na miejscu obrobiano. Już w budowle. No i ten blok znajduje się, jak widzimy, wszędzie kamieniolomy, nieważne gdzie, w Egipcie, w Polsce czy w Libanie, wszędzie ze starych kamieniolomów robione śmietniki. Niech się nie przyjmuje zabytkami. Także ten blok bardziej konkretnie przybadałem, przyszedłem i w tej górnej części znalazłem taki znak. Bardzo nieprecyzyjny, wykute 15 dziurek, dołków na bloku, 15 dołków, ale w tej prezentacji nie pokazuję. W tej samej górnej części znalazłem odciśniętą bosą stopę ludzką, mojego rozmiaru 44. Ale dzisiaj tym się nie zajmujemy, bo za dużo będzie zagadnień i pytań. No i tutaj pojechaliśmy dalej. Okazuje się, że jak z miejscowymi porozmawialiśmy, z tym gościem, który odkopał ten blok, mówi, że tutaj jest jeszcze jeden kamieniolom, który się nazywa rzymskim. Ale tam badacze w ogóle nie jeżdżą, tam nikt nie wie. Ale zadzwonił, przyjechała taksówka, zawieźli nas do tego kamieniolomu. Wchodzimy, tam na ścianach, jak widzimy, no tutaj, żeby widzieliście rozmiar. Rozmiar, wysokość tego kamieniolomu około 12 metrów ściana, na której takie ślady zakrzywione. I tutaj widzimy, wchodzę w tą szczelinę, widzicie jakie rysy, czyli kopara posiadała kosz szerokości 60 cm i tak wyrabiała skałę. Tam badaczy, ani Europejczyków, ani ze świata, nikt tam nie dociera, nikogo to nie interesuje. Przejeżdżałem, oglądałem wielkie kamyczki w piątej warstwie i wracałem do domu z pięknymi raportami. Czyli z góry, jak zrobiłem zdjęcie, prawdopodobnie był przygotowywany kolejny blok. Ale już nie szacowaliśmy rozmiarów tego bloku. Widać, ale to już całość zabudowana prywatnymi domami. Tutaj sad, no to jest prywatny teren. No i tutaj inne ujęcie, żeby można było widzieć, ale prace też nie zostały ukończone. Ten blok nawet z góry nie został całkowicie odsłonięty. No i okazuje się, w ścianach, w kamieniolomach są masa otworów. Rejestrowałem takie otwory. Dlaczego? Czyli mieli jakieś urządzenia, ja mówię, geofizyczne urządzenia, które wykuwali otwór, wkładali urządzenie geofizyczne, sprawdzali. Jeżeli skała jest lita, bez spękań, nieporowata, to można wydobywać blok. Jeżeli nie nadawała się, to pozostawiano otwory i tyle. Mieli sprzęt, że naszym geofizykom nie marzy się jeszcze na razie.
Jak zobaczą referat, może zaczną się zastanawiać. Można, wymyślimy w końcu taki sprzęt. No i wracając do już w kamieniołomach, tym dużym kamieniołomie, gdzie okazuje się, 3 bloki niewydobyte w jednym kamieniołomie i 4 jeszcze w kolejnym, o którym nawet mało kto wie, powiedzmy. No i wracając do świątyni, do wejścia schodków. Nie mówię o tych schodkach, które były za czasów rzymskich zrobione. I kolumny, które poskładane, granitowe kolumny, nie wiem kiedy były zrobione, ale nie zwracałem szczegółowej uwagi. Poszliśmy dalej, na schody już przy samej świątyni Jowisza. Wejście na plac, tak pięknie wykonane, około 50 metrów, nie mierzyłem tego. Schodki, ale schodki zrobione w blokach. Tego tutaj nie widzimy, kolejne zdjęcie. Takie szparki. Tak połączone idealnie, wielkie bloki, z których wykonany. Teraz widzimy. Jeden blok, drugi blok, trzeci. Schodki robione, poukładane bloki i w tym powycinano schodki. Technologia, z której my pojęcia nie mamy. Bardzo energochłonna i kosztowna. No i tutaj wszedłem już na świątynię i z góry oglądałem północną ścianę świątyni. No, wszystko świątyniami nazywałem. Co to było? Nie wiadomo. Przeznaczenie tych obiektów nikt nie wie. Nazywano świątyniami, żeby nie odbiegać od reguł akademickich, nazywam to świątynią. I tutaj te późniejsze bloki poukładane. Za chwilę do tego wrócę, wielką metodą, ale te olbrzymie bloki po 400 ton. Północna ściana zrobiona z bloków, które wystają nad poziom współczesny, mają po 400-370 ton i precyzja ich połączenia jest perfekcyjna. I to jest wewnętrzne podwórko. Właśnie tutaj w tym murze jest taki korytarz przejście. Wszedłem i od środka fotografowałem te bloki. Wszystkie bloki zawierają takie otwory. Czyli przed wydobyciem ten skala w podłożu była zbadana, później wydobyto ten blok. I już na miejscu każdy blok był obrabiany indywidualnie. No i tutaj wewnętrzna ściana, te bloki jak ciągną się aż do późniejszej świątyni. Mało kto zwraca uwagę na tą północną ścianę. O, trzeba trochę się nachodzić w krzaczkach. Teraz oczyścili w tym roku, nie, w ubiegłym, w tym roku, czyli w ubiegłym już, zostały te wszystkie krzaki pousuwane, drzewka, żeby tak to samo robią, co teraz my na skałkach jurajskich pod Krakowem. W końcu zostały pousuwane drzewa i widać piękną skałę, a nie tylko krzaki rosły na tym. No i jak widzimy, wszędzie tych otworów masa. Różne typy otworów, wielkość tych otworów też różna. No i tutaj już górna część tej ściany północnej i tu jest późniejsza świątynia w środku zbudowana, tak zwana świątynia Jowisza. No i tutaj na górze, na bloku widzimy takie wielkości otwory, które z góry węższe, a w środku powiększają się, takie gruszki. Nie wiemy dlaczego i w kamieniołomach widziałem, i na innych blokach w kamieniołomach, i tutaj w bloku w świątyni. No i tutaj ściana, na którą nabudowane później świątynie. Tutaj świątynia Jowisza, ta północna ściana, tutaj stara, mówię się, że to pierwsza świątynia, którą zaczęli budować. Tak nazywamy, pierwsza świątynia, która została zniszczona przez wodę. Wielką wodę tak znaną. I tutaj niewielki kamyczek, a popatrzmy się naprawdę jak wygląda. To ten sam kamyk z góry, a tutaj ja stoję na tle tego kamyczka. No i tutaj przychodzimy do południowej ściany, która też przez badaczy, architektów została absolutnie zapomniana. Opowiada się tylko o zachodniej ścianie. Czy komuś coś kojarzy się zachodnia ściana? Opowiada się tylko o zachodniej ścianie, gdzie trilitony leżą. Ściana południowa, przybliżymy się. Tutaj stoi mój kolega. Nie widać, no. Kolejny. Tutaj oczywiście, jak te bloki obrobione, widzimy, że to ślady maszyn i to posadzka w muzeum w środku. Ale na terytorium muzeum, gdzie tak pięknie obrobione bloki, widzimy
żarno tak zwane. To oczywiście pozostałość po późniejszej cywilizacji. Dlatego można przypisać świątynię nawet tej cywilizacji, która stosowała żarno. Bo znamy, jak korzystać z żarna. No i tutaj południowa ściana. Każdy blok jest indywidualnie obrobiony. Powiedzą, że nie było czasu, źle obrobili. Nie. Pokazywałem, jak wyglądają bloki w kamieniołomie, a tutaj licówka bloku jest każda inna. I tutaj widzimy masę tych otworów. Ten blok widać, że ślady pracy maszyn, bo żaden wielkolud, jak mówię, wielki królowie byli też, zgadzam się, byli. Ale jak na razie szkieleta nie widziałem, to nie mogę potwierdzić. Ale nawet duży człowiek wzrostu tam 6 metrów, tak jak Gilgamesz w Mezopotamii, to też by nie zrobił, bo to jest 4 metry. I takie pociągnięcie jednorazowe nie ma szans. To tylko praca maszyn. I te bloki w południowej ścianie. I zaraz przybliżymy, jak wyglądają łączenia. Tutaj łączenie. Na bocznych ścianach też. To nie były ślady zostawiane później, jak niektórzy widzowie teraz sugerują. To widzimy na bocznych ścianach tych bloków też ślady pracy maszyn. No i wracamy na górę do świątyni Jowisza. To jest tak zwany fronton, czyli czołowa część świątyni. Czy te znaki nie przypominają czegoś? No oczywiście. Która została zabroniona. Nie, była nadana na zapotrzebowanie i zabroniona. Ale to było powszechne, wszędzie. Wszędzie było stosowane, bo to symbolika aryjska. No i popatrzyłem się na perfekcję wykonania tej swastyki. Przy bliżeniu jakby każdy narożniczek jest wyfryzowany. I wróćmy. Ile trzeba fachowców, żeby tak około 30 metrów taki licówkę budynka wykończyć do milimetrowych zaokrągleń? A jaki trzeba mieć sprzęt? No i tutaj do porównania, tutaj 50 to centówka, można tak 2,5 cm, no trochę mniejsze. Jak wykonane? To jest krzywy kąt, to nie jest 90, z dolu 90 stopni, a tutaj nachylenie pionowe, to jest linie pionowe, a pod kątem, zgodnie z kątem nachylenia dachu. To nie stali z linijką i sznurkiem nie naciągali tego. No i tutaj sfotografowałem, jak widzimy, można zauważyć rysy. Na dzisiaj nasza technologia, cywilizacja nie jest w stanie wykonać prostego kąta zamkniętego. Do takiej precyzji tam milimetrowej. Wycinamy szlifami, możemy wziąć bardzo precyzyjny diamentowy wiertelkę, wyfryzować jeden, obrabiamy kamienie diamentowe. Możemy to zrobić. A kto by bawił się, żeby całą świątynię ozdobić takimi rzeczami? No i tutaj wszedłem na trylitony na górę. Oczywiście wszędzie wszystko zamknięte, remontują, ogrodzenia stoją, trawa rośnie, śmieci leżą. Natura. Co widzimy na tych kamieniach? Nic. I to górna część trylitonów. Ale teraz linię wam narysuję. Wszedłem, zdziwiłem się. Tam linie, tak jak tutaj przy łączeniu podlogi, tam takie linie, to jest tryliton, jeden z trylitonów. I na górnej części ślady pracy maszyn. Blok był ułożony i później puszczono frezarkę, która sfrezowała. I tutaj kolejne bloki, to jest tryliton, a tutaj kolejne bloki i te ślady przychodzą na kolejne bloki. Czyli warstwy jak były ułożone, zapuszczano maszynę frezarską, tak jak my podlogę równamy, tylko olbrzymią i wyrównywali podłoże. I czy może, no teraz jak zasugerowałem, może będzie widoczny, w tym miejscu widać. Tutaj widać ślady, tutaj. Ale nikt z badaczy na to nie zwraca uwagi. No już przedstawiłem. No i tutaj mówią, że tak źle obrabiali, bo nie mieli czasu, nie mieli chęci. Nie, to tylko czas to wszystko zniszczył. A o czasie będziemy mówili później. I to jest blok łączący się, stary blok z pierwszej świątyni łączy się z blokami z drugiej. I ten fragment był zasypany. Patrzmy się, jaka precyzja obróbki, jaka płaszczyzna powierzchni.
Tutaj, gdzie było wystawione na działanie warunków atmosferycznych, to bloki zerodowane. Tutaj, gdzie było przysypane, jest perfekcyjnie obrobione. Czyli kiedyś te bloki wszystkie były tak obrobione. No i tutaj ten fragment widzimy. Jak tutaj dotąd było zasypane, to wszystko się zachowało. Czyli moim zdaniem tak agresywne środowisko po katastrofie jednej czy... Zaraz będziemy mówili, ile katastrof tych mogło być. I tutaj widzimy te otwory. Czyli ludzie zaprojektowali całą świątynię, widzieli, ile kamieni trzeba, znaleźli ich w kamieniolomach, zmierzyli, widzieli, jakie parametry, sprawdzili, czy nie mają pęknięć, żeby w transporcie nic się nie stało. Przytransportowali i poukładali. Proste. No i tutaj kolejny blok, właśnie ten, o którym mówiłem. Górna część tam wlazłem i tam sfotografowałem te ślady. Jeżeli kolejni badacze pojadą, to mogę znaleźć. Jeżeli nie zabetonują, bo teraz też wszędzie stoją budowlane, jak to się nazywa. Proszę podpowiedzieć. Dźwigni. Dźwigów nie ma, oni wiaderkami dalej noszą. Rusztowania wszędzie stoją. No i jak widzimy, na każdym bloku praktycznie te ślady są. No i tutaj pokazuję precyzję obróbki. Te wszystkie kwiatuszki, wioneczki, winogronka, główki maku czy coś takiego, te fragmenty listków łączą się, taka złączka jest, ale poza złączką to jest wypracowane. I w każdym tak złączonym, po drugiej stronie możesz przyciągnąć nitkę czy coś takiego, czy słomkę wsadzić. I patrzmy się, tutaj kolejne włożyłem, ale patrzcie się, jaka precyzja, frez, jak wykonano to. Bo trochę się zajmuję obróbką kamieni, to wiem, jak ręczna praca wygląda, jak praca maszyny. Ale te wszystkie obiekty były pięknie wykonane maszynowo. Jakie mieli fryzarki. Ale teraz wrócimy do tej wieży obserwacyjnej. Z wieży obserwacyjnej została tutaj parę warstw kamieni, a reszta zburzona, ale podłoga odkopana. I co się okazało, że bloki, to całość, to jest jeden blok. To jest fragment podłogi i fragment ściany. Czyli to ten sam system obróbki, tak jak mówiłem, dolna świątynia, tak zwana świątynia, która była zbudowana z granitu i później wycięto wewnętrzne pomieszczenia. Tutaj tak zwana wieża obserwacyjna, tak samo zrobiono, było ułożone kamienie, a później wyfryzowane korytarze, bo oni idą pod kątami. Później przy świątyni tej znaleźliśmy na placu cały rysunek techniczny, który miał tak z ponad 100 metrów kwadratowych, gdzie były milimetrowe linie wycięte na podłożu wapiennym, całe założenie architektoniczne, co tam będą budować. Ale jakby w takie szczegóły wchodził, to chciałbym tutaj parę tomów książek opowiedzieć o tym. Dlatego pokazuję. To jest po jednej stronie tego korytarza, po drugiej stronie. Poukładali bloki, później powycinali korytarze. No i teraz przechodzimy do świątynia Bakusa, która jest w dobrym stanie, trochę odremontowana, ale to jak ja musiałem obejść dookoła, policzyć kolumny, zobaczyć, jak sufity wyglądają, ale okazuje się, że zleceniodawcą drugiej świątyni w Baalbek był Salomon. Bo był sfinansowany przez Salomona Hiram Abif. Jak poczytacie, no nie wiadomo, czy o Hiramie Abifie było pisane w Biblii, bo tam dwóch Hiramów jest, ale który? Jeden był architektem i prawdopodobnie budował drugą świątynię na zlecenie Salomona. No i popatrzmy się, co tutaj jest. Kolumny to jest południowa ściana, jak kolumny pospadały po jakimś wydarzeniu. Wszyscy mówią trzęsienie ziemi. Bardzo aktywny rejon sejsmiczny. Po trzęsieniu ziemi świątynia się rozsypała. A tutaj widzimy kolumna oparta o ścianę świątyni stoi dalej. Co mogło spowodować zniszczenie drugiej świątyni? Może ktoś Biblię przypomnie? Może ktoś czytał?
Pierwszą świątynię powódź zniszczyła, a drugą? Coś spadło. Ogień. Dwie świątynie zniszczone, to gdzie się znajdują? W Baalbek, bo król Salomon finansował odbudowę drugiej świątyni w Baalbek. Ale całą opowieść o architekcie Hiramie, Abiw Hiram, to jest spisana. Okazuje się, że mieszkał w Turze, był słynnym architektem i na zlecenie Salomona dostał sfinansowanie i budowali świątynię w Baalbek. Ale posiadał uczniów, którzy nie byli stopnia masońskiego. Masoni to kamieniarze. Znał sztukę masońską, budował świątynię. Powiedział, jak skończymy świątynię, to ujawnię wam sekret Słowa Bożego i będziecie zarabiali tyle, co ja. Ale jedni z uczniów, niektórzy, zbuntowali się i chcieli go zabić. Tam już późniejsze, teraz anglosaskie opowieści o tym trochę upiększone i rozciągnięte. Ale także jeden uczeń przyszedł, chciał, żeby zradził to Słowo Boże, ale powiedział, nie zdradzi, uciekł. Drugi przyszedł i mają takie same, trójka uczniów mają takie same imię, tylko ostatnia litera w imieniu się zmienia. Ale trzeci uczeń uderzył go młotkiem, bo jeden był z ikierką, drugi był z cyrklem, a trzeci z młotkiem. I dlatego narzędzia masońskie, trzy narzędzia, które dzisiaj już prezentowane były w budowlach w innych miastach. Także trzeci uczeń zabił Abifa, wnieśli go na wzgórze i zaznaczyli miejsce gałązką akacji i uciekli. Salomon wysłał pościg, złapano, przeprowadzono z powrotem i przyszło 12 uczni pozostałych, że oni nie chcieli mistrza zradzić i to tylko ta trójka dokonała tej masakry. No i tam reszta mnie nie interesuje. 12 uczniów nie zradziło, trójka zradziła. To dlaczego tam 15 kropeczek? Jak ktoś oglądał, jaki system był jeszcze? Piętnastkowy. I tu jest, i w Biblii, wszędzie ukryte liczby, daty i trzymajmy się szczegółów. Czyli to jest południowa ściana, to jest narożnik z zachowanymi kolumnami, ale proszę zwrócić uwagę, jaki mają czarny kolor. Oczywiście obszedłem dookoła i mają tylko z kierunku południowo-wschodniego. Kolumny czarny kolor. Paliło się. Zaraz dojdziemy do tego. Czyli, a tutaj bloki, tutaj jak te bloki się łączą. I tutaj pokazuję, widać tą szczelinkę? To nie ma milimetra pomiędzy blokami, które ważą ponad 200 ton. Czy była zaprawa między nimi? Dojdziemy do zaprawy. Wśród tych bloków nie dało się wyciągnąć. Czyli widzimy tą linię. I tak to wygląda. Taka precyzja wykonania. I tutaj mamy ten narożnik południowo-wschodni, północno-wschodni, przepraszam. I cztery kolumny zewnętrzne, okrągłe. A jak wyglądają kolumny w środku? Czyli mamy te cztery, ale weszło tylko trzy i tutaj. Te okrągłe kolumny, tutaj wyfrezowane, tutaj mocno wyfrezowane, a tutaj kwadratowa. Nie wiadomo, dlaczego tak zaprojektowano. Czy łatwiej było zrobić wszystkie takie same. Ale najbardziej zaskakujące to widok, jaki sufit. Na każdym, jak to powiem, tym fragmencie pomiędzy kolumnami ułożona płyta sufita, która wyrzeźbiona ze sceną. Każda scena coś znaczyła. Tylko oczywiście, że inna religia teraz ma tam przewagę i wszystkie ludzkie obrazy nie mają prawa istnieć i trzeba było skuć wszystkie. Także ciężko teraz rozpoznać, jakie te twarze były. No i tutaj blisko już przybliżone zrobiłem tak to zoomowanie. No i tutaj wracając do głównego wejścia, do głównej bramy, do świątyni Bakchusa. I tutaj ludzie stoją, popatrzmy się, jaka brama. A co jest w górnej części?
Coś słyszeliśmy dzisiaj o kluczu. No właśnie. O orle. A jeszcze jakichś znaczeniach. Obok tego oczywiście tutaj jest aniołek, ale popatrzmy się, wykonanie, wykończenie tego wszystkiego. Jak zaglądałem, tam milimetrowej wielkości niteczki pozostawiamy. No i tutaj wracamy po prawej stronie, jak wrócimy do bramy, dlatego pokazuję. Tutaj po prawej stronie, w tej trzeciej warstwie, cała wykonana płaskorzeźba, która nie jest dokończona. Na pierwszym bloku postacie bardzo pięknie wyfresowane, na drugim pozaznaczane, na trzecim tylko kontury. No i wracając przy głównej bramie, na której, no musiałbym, mówię, jeszcze 11 godzin opowiadać, jaki przede wszystkim winogrona, mak, wszędzie mak w płaskorzeźbach. I postaci, które nam mówią bajkowe. Czyli nie wiem, jak się nazywają, na racicach chodzą, czy te kopyta w drugą stronę, czy z innymi, jak te postacie wszystkie mityczne nazywają się. Wszędzie całe mity opisane na bramie, jak tutaj ktoś będzie, proszę oglądać, ile się da się wzrokiem pociągnąć. Wszystkie mity spisane w rzeźbach. I wracając teraz, dlaczego 12? Bo trzech uczniów, nie wiem, co z nimi się stało, ale zostało 12 uczniów, 12 postaci, 12, wszędzie u nas 12 mamy. Ale lecimy tutaj po prawą ścianę i tutaj, ciężko rozpoznać, tutaj jest byk, pierwsza idzie kobieta, która niesie wielki kłos. Po potopie, zgodnie z legendami, bogowie, że Noe, przeżyły tam jeszcze część ludzi, to dali im co do hodowli, dla uprawiania, pszenicę, żeby skrócić życie. No tak. I to było w okresie panny. To jest cały horoskop. Czyli tutaj panna, która wprowadza byka. I teraz, jak tutaj były osoby, które zajmują się horoskopami, liczbami, to wszystko, mogą to spokojnie rozszyfrować. I to jest płaskorzeźba. Tutaj panna, która z klosem wprowadza byka. Za nią stoją dwie postaci. Tutaj piąta postać najpierw. Na drugim bloku cztery postaci, które jakieś dzbany niosą, jakieś zwierzęta ofiarne czy coś takiego. A na ostatnim bloku, jak widzicie, tylko pozaznaczane te postacie. No i tutaj zaznaczyłem. To jest byk, tutaj panna, tutaj te postaci i wszystkich 12. Trochę przybliżymy. No teraz widać. Po nodze poznamy, że to jest byk. No i okazuje się, że trzeba pooglądać horoskop, jaka kolejność w horoskopie, jakie wydarzenie, kto za kim idzie. Ale do tego dojdziemy na końcu. Czyli ktoś wiedział i wiedział, że w tym okresie, okresie panny, która wprowadzała byka, coś się stało, po czym nie wiadomo, co będzie. Tutaj widzimy naczynko, tutaj jakiś worek i postaci coraz dalej i niewyraźnie. I okazuje się, w świątyni Bacchusa znalazłem na blokach, podlożach 10 znaków. Takich samych, tutaj stoję i tutaj 10 kropek. Ale poza świątynią, tam, gdzie wcześniej mówiłem, przy południowej ścianie, też w bloku, który już był włożony w świątynię, znalazłem 15 bloków, proszę przeliczyć, 15 kropek. I to ostatnia. Komu by się chciało jakieś nieperfekcyjne znaczki, jak widzieliśmy, że tak piękne narzędzia, takie frezy wykonywali milimetrowej wielkości, a tutaj taka niechlujna praca, wykonywanie jakichś 15 lub 10 kropek. No i tutaj w muzeum oczywiście, jakie sceny znamy? Lew zabija byka. No i teraz możemy wrócić do Egiptu i Mezopotamii. Jaki symbol Egiptu? Paleta Narmera w górnej części. Byk. Apis, święty byk w Egipcie. A gdzie mamy lwa? Mezopotamia. A gdzie mamy lwa? We Lwowie. Gdzie mamy lwa? Wszędzie w Europie.
Czyja ta symbolika? Lew zabijający byka. Ale do tego wrócimy na końcu. Teraz fotografowałem bloki dolnej części, bloki świątyni Jowisza, która była zbudowana później już po tych popotopowych. Czy ktoś może widział w moich referatach takie ślady, jak tutaj reprezentuję? Takie same ślady obróbki w piramidzie w Giza. Takie same, tak samo blok obrobiony jak tutaj mamy w Ogrodzieńcu. A zgadnijcie, jaka postać jest wyrzeźbiona w Ogrodzieńcu na bramie? Lew. Nie. Byk? Byk. Nie byk, baran, przepraszam. Podpowiadacie, ja sugestią się poddałem. Baran. A teraz ułożymy sobie chronologicznie, jakie gwiazdozbiory przychodzi, w jakim okresie Ziemia. Ale do tego dojdziemy później. Czyli mamy ślady obróbki bloków w Baalbek, w świątyni Jowisza, w piramidach w Giza i w Ogrodzieńcu. Mamy symbolikę lwów? Mamy. Idziemy dalej. Tutaj okazuje się, te bloki w starej świątyni, jak widzimy, te warstewki odlamują się. I to jest tynk. Tynk maszynowy. Przejrzałem się, porobiłem zdjęcie, pobrałem próbki, bo to odpada. I to jest mieszanina gipsowo-wapienna z dodatkiem innych minerałów. Taką samą zaprawę mamy gdzie? Na wieży Bożogróbców w Miechowie. Koło Krakowa. Tak. Czy Kościół Bożogróbców kiedy był założony? Jak pamiętam, 1100? Nasze ery. I tutaj też był. Tak. A tutaj w Baalbek mamy, w drugiej świątyni, mamy taka sama metoda obróbki kamieni i tynkowania, ale tynkowanie maszynowe. Idziemy dalej. Tu tak zerodowane bloki, które były wystawione na działanie atmosferyczne, czyli tak jak mówiłem, na kolumnach po północno-zachodniej stronie nie ma takich śladów, a po południowo-wschodniej są. Dlatego kolumny przypalone i posiadają takie ślady erozji. Oczywiście pobrałem próbki, wyniki przedstawię na końcu. I tutaj, co mnie zaskoczyło, w tej części budynku, to jest cały kompleks, tam gdzie znajduje się ta i wieża obserwacyjna, świątynia Jowisza, i tutaj jest muzeum, tutaj schodki wejścia na tą południową ścianę. Ale tutaj dobudowana w tym samym okresie, ale to nijak ten obiekt się nie nazywa, to jest ściana muzeum. Ale zwróciłem uwagę, że na wysokości około 6 metrów znajdują się wykute w ścianie uszy takie. Tak jakby to było zrobione na wysokości metra albo półtora, powiedział tak, można zwierzątko przywiązywać do tego. Ale popatrzcie się, ile tych miejsc zrobione. Po drugiej świątyni tak samo. Parking dla kogo? 6-metrowych. To dla wielkoludów. No i teraz każdy może tworzyć domysły. Na blokach, jak widzicie, takie wycięte uszy. Tam można przyłożyć linę, coś przywiązać. Po co? Jak ktoś będzie miał jakieś pomysły, proszę pisać. Budowali tam drzwi. Kolejny. I teraz te 6 kolumn, podstawa kolumny. Popatrzcie się, jak jest zerodowana. Ostre krawędzie, że można palce pociąć. Oczywiście pobrałem próbki i sprawdziłem. Tutaj podstawa bloków, jak widzimy, żeby to było bez żadnych wątpliwości, że to ślady pracy maszyny. A nam mówią, że to Rzymianie zbudowali 60. rok naszej ery, 150. Tak? Coś takiego tam na początku czytałem. To jest dzieło Rzymian. Proszę zwrócić uwagę, co oni zrobili? Pozostawili swoje napisy. I tutaj jaka, sorry, perfekcja wykonania. Nawet nie potrafili wymierzyć ilość liter i wielkość liter, żeby cały tekst się zmieścił symetrycznie. Ostatnie litery o wiele mniejsze niż reszta. I to jest praca Rzymian. Tyle zrobili w Baalbek. No i udało się mnie odnaleźć jedną z twarzy.
Wątpię, że to jest Azjata czy Afrykańczyk. No i tak. Scena wygląda, kolega zrobił mi ujęcie. Na tle złotego meczetu, który najbardziej słynny w Baalbek, okazuje się, że w tym czasie była próba przewrotu państwowego w Libanie. Wracaliśmy, to już było, jak może ktoś pamięta, stan wojenny, to było coś w tym stylu. Ale czy ktoś słyszał, że była próba przewrotu w Libanie? Oczywiście, że nie, bo to nas nie powinno interesować. Ale udało się nam wrócić i dlatego jestem tutaj, przedstawiam referat wyniki badań. Przepraszam, zaraz przedstawię wyniki badań. Warszawy, rozjechaliśmy się, zrobiłem badania. To jest to samo zdjęcie początkujące referat. No i tak wyglądają zdjęcia petrograficzne. Z jakich skał zostało zbudowane, użyte wapienie, jaka porowatość, jaka gęstość tych skał. Masa badań, danych na całym świecie nie ma. Po prostu nic. Poszedłem do Biblioteki Jagiellońskiej, najbardziej starej, znanej, słynnej, przyzwoitej. Znalazłem 7 książek, które było, w jednej było około 7 stron napisane, wreszcie po 1,5-2 strony o Baalbek. Tyle nauka akademicka w naszym kraju wie o Baalbek. No i przedstawiam, nie będę szczegółów opowiadał, jaki skład, jakie wapienie. To już było przygotowane dla mineralogów, żeby pokazać, jakie skały. Myślę, że jak kogoś będzie interesować, to mogę odpowiedzieć. Ale zwróćmy uwagę, górna warstwa. O tej warstwie już mówiłem. Wpływ wysokiej temperatury. Bardzo agresywne środowisko, jak nazywam, warstwa CHB. Powstaje w tych warunkach, znalazłem to w piramidach, na podłożu w Giza, w Baalbek, w Krakowie, w Stanach Zjednoczonych, w Colorado. Nie. Nie. Bo jak dyskutowałem z panami profesorami, na północnej ścianie, tam gdzie nigdy nie świeciło słońce, są taka warstwa. Ale to nie na dzisiaj temat rozmowy, przedstawię wam inne rzeczy. Tutaj widzimy, ta warstewka tak wygląda, tutaj na kolejnej próbce, tutaj dalej i tak w świetle przychodzącym. Cieniutka warstwa, przezroczysta, jako szkliwo wygląda, ale to nie jest skała wapienna. Ale o tym mówię od 2003 roku. Pojechał taki wariat samodzielny do Egiptu, coś znalazł i zawraca głowę wszystkim uczelniam na świecie. Teraz, jak mówiłem, opublikowałem artykuł o trójkącie w piramidzie w Stanach Zjednoczonych. Ludzie ze Stanów piszą, z filmik o tym zrobili już. W naszym kraju jest absolutna cisza. Także w szczegóły nie wchodzę, jedziemy. Czyli w Baalbek jest taka sama warstwa. No i tak wygląda w przybliżeniu. Kolejna próbka. I tutaj znalazłem, jak łączono kolumny. Czyli centrowano. Były osadzane na rurę miedzianą. Ale nie wiem, czy to już była próba rekonstrukcji, czy oryginalnie tak wykonywali. Bo to fragment kolumny, który leżał przy zachodniej ścianie, przy świątyni w Baalbek. No i tutaj wyniki, że to jest miedź. Żeby nie było wątpliwości, analizy robię, pokazuję. A okazuje się, jak zbadałem zaprawę, tutaj numer próbki, w zaprawie z ferulem. Jak ktoś ogląda, przedstawiałem, jak powstają sferule, w jakich warunkach, co to jest. Okazuje się, w zaprawie w Baalbek są sferule. Jeżeli są sferule, to było używano narzędzi tnących, spawających, gdzie powstają iskry. Lecimy dalej, to jeszcze do Jezusa, to jeszcze parę tysięcy lat, jeszcze daleko, nie doszedłem. Czyli tutaj widzimy wapń z fosforem, czyli skład mineralny, z czego te sferule się składają. Tutaj to jest zaprawa. Okazuje się, petrograficznie zaprawa też jest zanieczyszczona jakimiś tlenkami żelaza. Już miałem doświadczenie z tlenkami żelaza, jak widzimy w tej części. Zrobiłem na badanie to do innej próbki. Tutaj widzimy masę takich obiektów
zrobiłem badania. Tutaj mamy spirulkę, też mam wyniki. I to jest zaprawa. Liban, zaprawa 4A, próbka. Tutaj w środku w zaprawie to jest gips, gipsowa, są spirulki. To dowód na zastosowanie technologicznych narzędzi. Czyli do zaprawy wpadały te spirulki. Ale w zaprawie dodano takie fragmenty. Proszę bardzo, to jest ta sama próbka, takie fragmenty. I co to jest? Jak już przedstawiłem, w piramidach w Giza, dlaczego nie prześwietlili piramidy? Bo jest zabezpieczona. Zabezpieczona żelazo tytanowym stopem. Tutaj cynk, sorry, tutaj kolejny, tutaj min. Tytan żelazem, fragmenty o 5 mikronowej wielkości. Jak na dzisiaj, żadna firma na świecie, a zajmuję się tym już z kolegą od półtora roku, żadna firma na świecie, która drobi metal, różne stopy metali do drobnej frakcji, nie podjęła się zrobienia takiej wielkości okruchów. A żelazo tytanowe i żelazo tytanowe i w Baalbek i w Giza. Piramida tak jest zabezpieczona i tak zabezpieczona świątynia w Baalbek, ta pierwsza. Czy nie był jeden architekt? Wątpię, za dużo czasu minęło. Idziemy dalej, tutaj widzimy tą samą warstwę, czyli było zastosowane, pokazuje, że warstwa izotropowa, czyli zastosowanie albo wysokoenergetycznych środków jakichś do niszczenia, albo deszcz meteorytów, o czym dawno wiemy, że był deszcz meteorytów. No i tutaj jaki skład, jakie skamieniałości, jakie domieszki. I teraz zaczynamy spacer po świecie. To jest blok w Baalbek. A tak wyglądają fragmenty pozostałości, jak wydobywane te bloki. A tutaj podobne? Czy podobne ślady tutaj? Tutaj pozostawiana szerokość spoin pomiędzy fragmenty zostawione. I tutaj spoiny. Bardzo podobne. Ale to jest zamek Olsztyn. Tutaj widzimy ślady. Ślady tutaj pracy maszyn, takie same jak na Sycylii, na Teneryfie, w Baalbek, w Polsce, to samo mamy. No i tutaj porównanie, to jest ślady pracy maszyn w Baalbek, ten blok, i to jest Olsztyn zamek w Polsce. No i ten wielki blok, zwróćmy uwagę na pozostałość. Pozostali tak sobie bloki w kamieniolomie. A nie mieli czasu, to po co poprzecinali ich 5 metrów długości, czyli na około 30 cm, bo ja tam się nie mieszczę. Czy to zapuścili kogo tam, żeby przyciąć taką szczelinę zrobić. A tutaj coś innego, to jest Teneryfa. Te schrony, o których opowiadałam, gdzie ślady pracy takich samych maszyn. A jak mówiłem, że Guańcze mówili o sobie, że oni spadkobiercami Atlantydy. I dostali się, mieszkali na wyspie. Tutaj zgadnijcie, co to jest? Baalbek? No, sądząc po kolumnach, tak, to jest Baalbek. A tutaj co jest? Skaryża. Nie. Nie, 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 nie. To jest Teneryfa, kamieniolom. My tak nie pracujemy, żeby zostawić taki łuk. Tutaj tak samo. Czyli te same maszyny w basenie Morza Śródziemnego i poza pracowały te same maszyny i nawet nie ma nad czym się zastanawiać. No i tutaj świątynia Baalbek. Postarałem się, zacząłem, jak na początku mówiłem, świątynia Baalbek, jak widzicie tutaj, jest przychylona. Na północ to linia, tak, wschód-zachód. Ona jest przychylona, tutaj zielona linia. Czy jakikolwiek ślad maszyn pan również napotkał? Samej maszyny, która to wykonywała? Chociaż taki malutki. Dalej. To zgadnijcie, co to jest. Piramida w Meksyku. Słynna piramida, ale ona jest odchylona o 15 stopni na wschód od osi. No na wschód od osi północ-południe, czyli od tej osi wschód-zachód, to jest od północy odchylono w prawo. Tutaj świątynia odchylona w lewo, a tutaj świątynia odchylona w prawo.
Jak przedstawiłem kiedyś dawno, że to wszystko obiekty przedpotopowe. A dlaczego przedpotopowe? Bo przed potopem ziemia nie miała tego kątu nachylenia jak teraz. Jak w opowieściach Indian Hopi mówią, że kiedyś słońce miało jedną drogę na niebie. Ziemia była pochylona o 7 stopni, o czym świadczy podstawa piramidy. W Meksyku jest taka sama jak podstawa Wielkiej Piramidy, ale jest o wiele niższa, bo kąt nachylenia ścian piramidy wskazuje kąt nachylenia układu słonecznego do centrum galaktyki, a nie do pasu Orionów, jak mówią niektórzy badacze. A zaraz to szybko udowodnię. To jest ten globus. Model tego globusu zrobiłem ponad 10 lat temu. Przez zonele, jak widzicie, nasz współczesny biegun, tutaj w dolnej części, proszę, tutaj kolejny. I zgodnie z tymi liniami biegun okazuje się przesunął. Przed potopem ziemia była w tej pozycji, którą tutaj ustawiłem. A co spowodowało potop? Wszyscy zastanawiają. Woda z Księżyca się przelała. Zrobiło się trzęsienie ziemi, wybuchli wulkany. Tak. A co to spowodowało? Asteroida. Coś wolnęło. Tylko takiej wielkości. W stosunku do Ziemi. Jeżeli asteroida, Ziemia kręci się w tą stronę. Asteroida przylatuje w tym kierunku sobie, obok. Co robi się? Wiemy o pływach, Księżyc przeciąga. A to coś takiego przylatywało. Pociągnęło wszystkie oceany. I odleciało sobie w niebyt. A co się stało? Zalało Amerykę, Chile. Że na wysokości 4 km słone jeziora, bo fala przetoczyła się przez ocean, przez cały kontynent, wpłynęła w basen Morza Śródziemnego. Baalbek znajduje się tutaj. Wysokość Baalbek doliny BK 1100 metrów nad poziomem morza. Cała dolina jest wypoziomowana. Kamieniolom, który w bloki zostały niedokończone, jest wypoziomowany. Czyli ta sama planetoidka, która przyleciała obok Ziemi, spowodowała powódź. I nie trzeba szukać jakichś rozwiązań, że wiadrami z kosmosu przynieśli wodę. Mamy tego pod dostatkiem, żeby tylko planetoida spowodowała to. Kolejny dowód na to, co mówię. Mój kolega, ja tam z komputerami na pan, także tam zbytnio się nie zajmuję, tylko trzymam informacje, bo komputery są tak głupie, bo zrobione na trochę innej zasadzie, nieżeli my myślimy. Ale mój kolega się postarał. Tutaj, jak widzimy, tutaj Baalbek, świątynia pochylona o 15 stopni i ciągnie się tutaj. Tutaj znajduje się Meksyk i linie. I robimy skrzyżowanie. Ostatnio została znaleziona piramida na granicy Francji i Hiszpanii. Słyszeliście? Nie. Bardzo dobrze. Znajduje się taka piramida. Podstawę ma 140 metrów. Jest ukierunkowana przekątnie wschód, północ, wschód, zachód, północ, południe, ale ustawiona pod kątem. Nie tak zgodnie z kierunkami, a jako rąb. I pociągnięcie tej linii po przykątnej piramidy schodzi się tutaj. Właśnie model, który zrobiłem 10 lat temu. Zgodnie z rozstawieniem świątyń przedpotopowych. Dlatego Amerykanie tam coś powąchali o nauce aryjskiej i pociągnąłem szerokość geograficzną 30 stopnia, tylko w moim modelu. Przechodzimy przez Meksyk, przy 15 stopni przychylenie tutaj. Przechodzimy, to 30 stopni szerokości. Przechodzimy tutaj przez Baalbek. I też tylko w innym kierunku, bo to świątynia w Meksyku znajduje się na drugiej stronie globu. I ukierunkowanie wskazuje na biegun właśnie w tym miejscu. To trochę przesunięte, bo kolega zrobił rysunek, ale nie zliczył, że piramida w Meksyku wtedy znajdowała się na 30 stopniu szerokości geograficznej.
a teraz się znajduje na 22. Czyli ta część Ziemi przesunęła się na południe. Klimat, jak tutaj pociągniemy linię, klimat na Syberii był taki sam, jak w Polsce, tutaj linia idzie. Hiszpania, Polska, Ukraina, cała Syberia, był taki sam klimat. Mamuty mieszkały, ale spowodowanie przesunięcia, wahanie się Ziemi przesunęło o dwie ery. Nikt tego nie uwzględnił. Czyli idziemy dalej. Tutaj piramida na granicy Francji, tutaj było przejście graniczne. Wyobraźcie sobie. Przy podstawie piramidy było przejście graniczne pomiędzy Hiszpanią a Francją. Zawsze tam wszyscy byli. Wszyscy to widzieli. Nikogo to nie interesuje. I ta linia niebieska ciągnie się i wskazuje właśnie tutaj niebieska linia. Tutaj kolega narysował, ja tutaj narysowałem trochę przesunięcie. Ale nie będę się bawił w... Jakie tam technologie, panie Andrzeju, było? Kwanty, kwantowe przeskakiwanie kwantów. Bardzo nierozsądni ludzie tym się zajmują. Zwykłą linijką od masona wziąć ikierkę, linijkę. No tak mierzymy i wiemy, gdzie był biegun. I co spowodowało katastrofa. I dlaczego mamy te znaki. Idziemy dalej. No tutaj przedstawiam horoskop. Słynny byk. Tutaj jest. Co to? Przepraszam, przeczytam. Bliźnięta, rak, lew, panna. Jeżeli nam panna wprowadza byka, to ile nam wywala? Trzy. A ile, że to było na końcu panny i powinien był wyjść lew, który zabija byka, i zaczyna się bicie o horoskop, o kalendarz. Kto zna, jakie kalendarze? No to proszę wymienić. No bardzo dużo. A ktoś słyszał o iryjskim kalendarzu? Nie. Żydowski najstarszy. Słyszeliście? Ile? 6300? A ile ma iryjski? Czyli kalendarz iryjski ma 7528 lat. Po, tak, po podpisaniu pokoju w domu na niebie. Jest zapisane, tylko nikt w świecie zachodnim nie słyszał o tym kalendarzu. W Rosji w której? Za Uralem. Wiem. Dlatego wziąłem, przeliczyłem. Jedna era trwa 2147 lat. Cała precesja, czyli kiedy nam Ziemia tańczy, które wszyscy się zajmują teraz bajkami, obliczeniami, no to niech policzę. I tutaj wyliczyłem. Jeżeli nam dwa, zakładam, że minimum trzy, to jest maksymalnie trzy, a minimum dwa wypadło, dwie ery, to jeżeli odejmujemy, to wychodzi nam lub 8471 lat mamy, albo 6573. Kalendarz podaje nam tą datę. Ja nie muszę tego liczyć, bo jest obliczone, bo ten kalendarz zapisuje dalej. Czyli katastrofa, deszcz meteorytów i to była druga katastrofa. Potop był 13 tysięcy lat temu, co obliczyłem kiedyś, to zapiski z 2015 roku. Czyli jeszcze musimy uwzględnić, że nam dodawano masa lat. Czyli rzeczywisty dzień, kalendarz na dzisiaj, to na 2015, to było 1715 rok. Czyli 1719 rok. Jeszcze nie dożyliśmy do ery ryb. Tylko mówię, że kalendarz sfałszowany jest. Żyjemy w innych czasach. Tak, dlatego pokazuję. Nie da się sfałszować obrotów Ziemi, nie da się sfałszować zapisu geologicznego, da się sfałszować kalendarz, zmanipulować mózgiem. Poskładałem te wszystkie daty i w 2000, o wiele wcześniej, wygłosiłem datę
katastrofy w Egipcie 12 760 lat temu. Sobie wierzycie taką datę? 12 760 wiosną? Teraz w Wikipedii ta data jest wpisana. Ja wygłosiłem to w 2003 roku. Amerykanie opublikowali swoje dane w 2007 o katastrofie deszczu meteorytów. 2007. W Wiki jest wpisane 12 760. Nie ma autora. Dlaczego? Przepraszam Państwa naukowcy. Pomyliłem się. Wtedy nie wiedziałem, że jest świątynia w Baalbek i przynajmniej dwie ery wypadły. Albo katastrofa była zgodnie z kalendarzem 7,5 tysiąca, żadnych 13. Czyli był na początku potop, cywilizacja podniosła się, ziemia przychyliła swój kąt z takiego na taki, zdezaktualizowała się piramida w Meksyku, podziemia zmieniła kąt nachylenia i cywilizacja była zmuszona zbudować piramidę w Giza na 30 stopniu szerokości geograficznej z uwzględnieniem kąta nachylenia Ziemi. I na piramidzie mamy ślady drugiej katastrofy, deszczu meteorytów. Także nasza nauka zabrnęła w ślepą ulicę. I witam panowie, możecie wracać, bo się pomyliłem. To nie jest 12 760, a to jest o wiele mniej. Jeżeli możemy pobawić się w obliczenie poszukiwania faktów, doprowadzimy do 6 tysięcy, jak żydowski kalendarz mówi. Zależy na jakiej uczelni wygłaszać referaty. Także dziękuję za uwagę. Jak macie pytanie, proszę pytać się. Jestem do waszej pomocy. Ja ci dziękuję, Franek. Tak powiem ci po naszemu, Franek. Po prostu, ale oficjalnie, panie doktorze, proszę przyjąć, żeby tą ciemnotę wyprowadzać w światło. Na jasny kolor. Dzięki. I będzie na pewno do dyspozycji państwo dzisiaj do późnych godzin wieczornych.